Dla duszy pragnącej dojść do doskonałości nie ma lepszego przedmiotu do rozmyślania nad mękę Chrystusa. Jeśli pilnie się przypatrujesz męce Zbawiciela i starasz się wniknąć jak najgłębiej w otwarty bok Jego, rychło trafisz do serca Jego. Ktokolwiek pragnie znaleźć łaskę czy w smutku, czy w weselu, niechaj z krzyża mego oczu nie spuszcza. Kto szczerze oddaje się rozważaniu męki mojej i śmierci, ten jest prawdziwie dzieckiem moim. Inni są tylko z imienia. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Rozmyślania nad męką Pana Jezusa. Treści zaczerpnęliśmy z dzieła Ojca Klemensa o miłości ukrzyżowanego Zbawiciela. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Pan Jezus żegna uczniów swoich. Jezus pociesza uczniów swoich. Taka była ostatnia nauka, którą Pan Jezus, idąc na mękę, uczniom swoim pozostawił. Widząc ich głębokie zasmucenie z powodu odejścia swego, w Bożej litości swojej pociesza ich najłaskawiej. Najprzód przypominając im szczęśliwość wieczną, powtóre obiecując im zesłać innego Pocieszyciela, to jest Ducha Świętego. A wreszcie objawiając im skuteczność modlitwy i przywiązane do niej dobra i łaski najwyższe. Szczęśliwości ziemskiej nie mógł Pan Jezus obiecywać uczniom swoim, bo na tej ziemi nie ma szczęścia prawdziwego. Nie ma przynajmniej szczęścia trwałego. Ziemia jest miejscem bojowania, trudów, prób, utrapień i śmierci. Dlatego Pan Jezus podnosi myśl i serce uczniów swoich do nieba, mówiąc: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Jeśli byłoby inaczej, powiedziałbym wam. Albowiem idę gotować wam miejsce, a jeśli odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdą i wezmą was do mnie samego, iżbyście gdziem ja jest i wy byli. O jakże się cieszyli apostołowie, gdy z ust nieomylnej prawdy posłyszeli, że są wybrani do Królestwa Niebieskiego. Opuści ich Pan Jezus, ale na krótki czas. Odejdzie od nich, ale po to tylko, aby im w niebie mieszkanie zgotować. Potem wróci do nich i weźmie ich do siebie, aby byli uczestnikami wesela i chwały Jego w niebie na wieki wieczne. Była to zaprawdę pociecha zdolna natchnąć apostołów męstwem, mocą i weselem we wszelkim ucisku i utrapieniu. I nam także pamięć na te mieszkania niebieskie, o których tu wspomina Zbawiciel, ma być pociechą i pokrzepieniem w smutkach. I Tobie tam Pan Jezus mieszkanie zgotował.
Na pewno wejdziesz do Niego po śmierci, jeśli tu pomny na przestrogę świętego Piotra Apostoła. Więcej się starasz, żebyś przez dobre uczynki pewne uczynił wezwanie i wybranie Twoje. Bo tak, dodaje apostoł, hojno Ci sprawione będzie wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Znoś więc, dopóki się tak podoba Bogu, ubóstwo Twoje, choroby, mozoły i trudy, prześladowania i pokusy, opuszczenie i wszelkie, jakie Cię spotkać mogą, przygody. Potykaj się potykaniem dobrem. O taką zapłatę warto się potykać. Może już niedługo na tej ziemi biedzić się będziesz. Za to potem cieszyć się będziesz wiecznym odpocznieniem, pokojem i weselem. Tam w niebie, powiada święty Augustyn, śmierci już więcej nie będzie, ani smutku, ani trudu, ani niemocy, ani głodu, ani pragnienia, ani upału, ani choroby, ani kalectwa, ani strapienia, ani boleści. Cóż więc, pytasz, tam będzie? Posłuchaj, co mówi apostoł. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i w serce człowieka nie wstąpiło, co Bóg nagotował tym, którzy Go miłują. Będą tam nie tylko wszelkie dobra, ale dużo więcej, bo źródło i początek wszelkiego dobra, posiadanie Boga samego, ta będzie cząstka świętych na wieki. Tak naucza święty Augustyn. Druga pociecha, którą Pan Jezus apostołom daje, to obietnica Ducha Świętego. A ja prosić będę Ojca, a innego Pocieszyciela dawam, aby z wami mieszkał na wieki Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi, ani go nie zna. Lecz wy poznacie Go, iż u was mieszkać będzie i was będzie. Wiadomo, jak wspaniale spełniła się ta pełna pociechy obietnica Pańska. Apostołowie słabi przedtem w wierze, w ufności i miłości po stąpieniu Ducha Świętego okazali się zupełnie innymi ludźmi. Mężnie i z mocą wielką ogłaszali dobrą nowinę odkupienia. Wszelkim niebezpieczeństwom nieustraszone czoło stawiali. Żadne prześladowania czy cierpienia złamać ich nie zdołały. Przeciwnie, najwyższą było to dla nich radością, że mogli dla imienia Jezusowego zelżywość, a w końcu i śmierć męczeńską wycierpieć. A kto był sprawcą tych i wielu innych darów nieba, którymi apostołowie zajaśnieli? Duch Święty, ten Pocieszyciel, którego przyjście Pan Jezus swoim obiecał. Jak apostołom zesłał Zbawiciel Ducha Świętego z obfitą pełnością darów, tak też postanowił, by także wszyscy wierni w Kościele aż do skończenia czasów tegoż Ducha Świętego w szczególny sposób otrzymali. Każdy wierny, stawszy się na chrzcie świątynią Ducha Bożego, otrzymuje go w sakramencie bierzmowania. I dla nas Duch Święty jest najłaskawszym pocieszycielem. Oświeca rozum nasz, abyśmy w świetle wiary poznawali, co jest prawdziwe, dobre i pożyteczne do zbawienia. Poświęca duszę naszą, mówi święty Jan Złotousty, bo przez łaskę Jego człowiek przedtem zmazany kałem grzechu staje się nad blask słoneczny jaśniejszym i świetniejszym. Umacnia wolę naszą, bo łaska Ducha Świętego, powiada święty Bernard, uzbraja człowieka na wszelką pokusę i na wszelkie prześladowanie.
czyni go niezwyciężonym i nieustraszonym. Sprawiedliwy, mówi mędrzec pański, jako lew śmiały bez bojaźni będzie. Duch Święty pociesza nas we wszystkich uciskach, znojach i cierpieniach. Tą pociechą napełniony wołał święty Paweł apostoł. On nas cieszy we wszystkim utrapieniu naszym. Pełnym pociechy nader obfituje weselem w każdym utrapieniu naszym. W każdej więc potrzebie Twojej wzywaj pobożnie i z ufnością Ducha Świętego, a będziesz i Ty uczestnikiem pociech Jego. Trzecią wreszcie pociechę zostawił Pan Jezus apostołom swoim, objawiając im siłę i skuteczność modlitwy w imię Jego. Modlitwie takiej obiecuje najhojniejsze wysłuchanie. O cokolwiek będziecie prosić Ojca w imię moje, to uczynię, aby był uwielbiony Ojciec w Synu. Nie samym tylko apostołom dał tę obietnicę, dał ją w ich osobie wszystkim wiernym. We wszystkich więc sprawach i dolegliwościach naszych uciekajmy się do modlitwy w imię Pana Jezusa. Módlmy się jako uczniowie, jako naśladowcy, jako dzieci Jezusa. Imię Jego na sobie noszący i Duchem Jego napełnieni. Módlmy się w łasce i w złączeniu z Jezusem i z mocną ufnością w nieskończone zasługi Jego. Gdyby nie błagała za nami przyczyna naszego pośrednika, mówi święty Grzegorz, wołanie próśb naszych brzmiałoby niewątpliwie na próżno przed Bogiem. O jak wiele i wielkich łask spływałoby na nas z hojnej szczodrobliwości Boga, gdybyśmy byli pilniejsi i pobożniejsi w modlitwie. Dlaczego to tyle dobrych postanowień naszych pozostaje bez skutku? Dlaczego tak często i tak lekkim sercem przestępujemy przykazania boskie i kościelne? Dlaczego w pokusach naszych tak łatwo upadamy? Czemu ten grzesznik lata całe leży pogrążony w zaraźliwym błocie złych nałogów swoich? Czemu ta dusza tak od razu zalada przeciwnością upada na duchu i zniechęca się? Czemu tak ozięble i oschle zbywa ćwiczenia swoje? Czemu tak trudno jej pogodzić się ze stanem swoim i z rządzeniami opatrzności? Czemu ze wstrętem tylko i bez ducha spełnia niektóre obowiązki powołania swego? Dlatego z całą pewnością, że tym duszom brak ducha modlitwy. Gdyby apostołowie nie byli się stali przez Ducha Świętego mężami modlitwy, niczego by nie dokazali. Byliby się raczej stali pośmiewiskiem całego świata i duchów ciemności. Dusza bez modlitwy to studnia bez wody, drzewo bez soków żywotnych, żołnierz bez broni, świecznik bez światła i oko bez wzroku. Dobrze się nad tym zastanów. Może te prawdy bardziej Ciebie dotyczą, niż sobie dotąd przyznać chciałeś. Tę trojaką pociechę kończy Pan Jezus rzewnym do uczniów swoich przemówieniem. Nie zostawię Was sierotami, przyjdę do Was. Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Nie tak jak świat daje, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, żem ja wam powiedział, odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, wżdybyście się radowali, iż idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż ja.
I teraz wam powiadam, przedtem niż się stanie, iż byście, gdy się stanie, wierzyli. Już wiele z wami mówić nie będę, albowiem idzie Książę Świata tego, a we mnie nic nie ma. Ale iżby świat poznał, że miłuję Ojca, a jako mi Ojciec rozkazanie dał, tak czynię. Wstańcie i pójdźmy stąd. Tak więc Jezus zostawia uczniom prawdziwy pokój, jakiego świat dać nie zdoła. Jakby mówił do nich: odchodzę od was, apostołowie moi, ale jako spuściznę pozostawiam wam i następcom waszym błogosławieństwo moje, które wam wszystko dobro u Boga wyjedna. Pozostawiam wam pokój, nie ten pozorny tylko, marny i krótki, jaki świat daje, ale pokój prawdziwy, trwały i wieczny. Pokój mój zostawiam wam, nie w złudnych słowach, jakimi świat mami synów swoich, ale taki pokój i takie błogosławieństwo, które wam da moc i łaskę, abyście bezpiecznie doszli do posiadania dóbr wiecznych, byście wiele innych przez opowiadanie Ewangelii, przez miłość, modlitwę i przykład życia waszego do tejże szczęśliwości przywiedli. Tego pokoju prawdziwego szukać i nigdzie indziej go szukać jeno u prawdziwego źródła jego, którym jest sam Boży Zbawiciel. Oto jest zadanie życia dla każdej duszy. Westchnienie serca. Wiem teraz, o dobry Jezu, dlaczego tak często poddawałem się smutkowi, zwątpieniu i małoduszności. Dlatego, że pokoju szukałem, ale nie u Ciebie, któryś jest źródłem prawdziwego pokoju. W świeckich rozrywkach i zabawach chciałem znaleźć dla siebie uspokojenie, niepomny na to, że świat pokoju dać nie może. Stworzyłeś, Panie, człowieka dla siebie, jak mówi wielki Twój sługa Augustyn. Dlatego niespokojne serce nasze, póki w Tobie nie spocznie. Dość już tego łudzenia siebie i gonienia za Marą, trojakiej onej pociechy, którąś dał apostołom, wszystkim wiernym i ja chcę być uczestnikiem. Gdy przycisną mnie przeciwności życia ziemskiego, wzniosę się duchem do rozpamiętywania szczęśliwości niebieskiej, kiedy wszystkie boleści przemienią się w radość i wesele. Gdy smutek mnie ogarnie i pokusa zwątpienia, do łaski i zmiłowania Ducha Świętego, prawdziwego Pocieszyciela, z ufnością się ucieknę. Gdy ciężkie brzemię własnej niemocy i nędzy mojej mnie obciąży, żarliwą modlitwą uproszę sobie onej siły, której hojnie użyczasz każdemu, kto w imię Twoje o łaskę i pomoc prosi. Umocnij mnie, Duchu Święty, w tych zbożnych postanowieniach moich. O Jezu, przez nieskończone zasługi Twoje, daj mi łaskę wytrwania, a choć serce moje ubogie nie może tak się podobać Tobie, jak tego pragnę, wysłuchaj przecież błagania mego przez przyczynę najmilszej Matki Twojej i naszej Matki, w której całą ufność moją pokładam. O Maryjo, proś za mną dzisiaj i na każdy dzień, bym statecznie szedł drogą wiecznego szczęścia i zbawienia i bezpiecznie doszedł do celu. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste,
Proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twojej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Wysłuchane rozmyślania pochodzą z dzieła O miłości ukrzyżowanego Zbawiciela, autorstwa ojca Klemensa. Książkę, audiobook oraz pozostałe dzieła duchowości chrześcijańskiej nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.